chciałam zapytać, czy waszym zdaniem propozycja prezydenta w sprawie Izby Dyscyplinarnej jest krokiem naprzód, czy nie? Każda decyzja, każda informacja, która miałaby nas przybliżyć do rozwiązania tego konfliktu, trzeba ją ocenić pozytywnie. To my też mówiliśmy, że trzeba poprawić relacje z Unią Europejską i do tego przychyla się też pan prezydent, bo dzisiaj w obliczu zagrożenia ze wschodu, w obliczu agresji rosyjskiej musimy budować jak najlepsze relacje z Unią Europejską, ale też naprawić to, co zostało zepsute. Oczywiście w trakcie prac będziemy proponować swoje poprawki. My chcemy jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe rozwiązania tego problemu, bo jeśli ktoś neguje, nie dając nic w zamian, to znaczy, że tylko prowadzi politykę. My chcemy rozstrzygnięć merytorycznych w tej sprawie. Czyli jest to taka wyraźna deklaracja za tą propozycją prezydenta, za pracą nad tą propozycją. Ważne, żeby rozpocząć tę pracę, a w trakcie będziemy jeszcze proponować swoje rozwiązania, swoje poprawki. Mam nadzieję, że uda się wypracować coś, co pozwoli nam jednak zakończyć ten istniejący od dłuższego czasu spór. Panie redaktor, punktem wyjścia jest to, aby do Polski popłynęły środki europejskie. 770 miliardów złotych, którymi się chwalił pan premier Morawiecki, a których nie ma, jest niestety blokowane przez to, że Izba Dyscyplinarna, która nic nie daje, która nie zmienia nic w życiu zwykłego Polaka, jest tylko partyjnym batem na sędziów i partyjną delegaturą PiS-u w Sądzie Najwyższym, de facto funkcjonuje. Dlatego trzeba ją zlikwidować. I dzisiaj przeciwko tej propozycji, przeciwko dyskusji nawet w tym temacie jest tylko i wyłącznie totalna opozycja. Czyli Solidarna Polska. To jest jedyna totalna opozycja wobec tego, co proponuje pan prezydent, czyli wyjścia z tego klinczu. I my nigdy totalną opozycją nie byliśmy. My nigdy nie zachowaliśmy się jak totalna opozycja.